Kamil, gratulacje. Ogrywamy czeskie Budziejowice 4-2. Była też bramka w twoim wykonaniu. Jak ty się dzisiaj czułeś na boisku? Znaczy, okej, okay, no jakby bez jakichś fajerwerków, ale było okej. Okay. Przede wszystkim ważne, że wygraliśmy ten sparring, bo to też ważne, dodaje pewności siebie wygrane. Troszkę jeszcze pracy przed nami, żeby to wszystko jakby scalić i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Gracie coraz lepiej, dzisiaj momentami wyglądało to naprawdę dobrze. Gdzie jest sufit tej drużyny twoim zdaniem? No myślę, że jest wysoko, także mówię, ale na razie najważniejsze, żebyśmy się skupiali na tym, co się dzieje tutaj w Turcji. Dobrze przepracowali jeszcze ten tydzień, dwa sparingi przed nami, dwa wygrali i dobrze otworzyli tą ligę. Dzisiaj grałeś na wahadle, ale wiemy, że gra w trójce stoperów też nie jest ci obca. Na której pozycji ty czujesz się bardziej komfortowo? Szczerze powiedziawszy, długo nie grałem. Pierwszy raz grałem z Rapidem na tej pozycji, na tej jednej w trójce. Kiedyś za juniorów grałem w środku pola defensywy, ale długo byłem bardziej ustawiony na tej lewej stronie, także tam może trochę bardziej komfortowo, ale fajnie, że mogę grać na dwóch pozycjach, no bo to jest jakby zwiększa moje jakby możliwości i fajnie, że mogę na dwóch pozycjach, no bo to też jakby więcej się nauczę. Jesteśmy na półmetku tego obozu. Jak się czujesz mentalnie i fizycznie? W tej pierwszej rundze widać było, że z każdą minutą wracasz na swój poziom. Czy w rundze wiosennej zobaczymy Kamila Pestkę gotowego na 100%? No tak, gdzieś fajnie, że wróciłem do gry po tym długim czasie. Szybko wskoczyłem na ten poziom. Teraz przez tą przerwę odpocząłem teraz normalnie wreszcie mogę przygotować się z drużyną do sezonu, no bo tego mi brakowało przez dłuższy czas. Praktycznie indywidualnie się przygotowywałem do tego sezonu, co do tej rundy, co było. Teraz już mogę być z drużyną i to jest fajne.